tym grudniu, gdzieś daleko, tylko oni, sami, 8 białasów i 2 kaczki. Na czarnym lądzie, 6000 mil, 6 krajów i 1 Afryka. Afromedis. Wkrótce, szukaj na www.afromedis.pl. Od kiedy wyjechaliśmy z Chojnic minęło prawie 60 godzin. Od tego czasu nasze samochody praktycznie się nie zatrzymywały. No oczywiście z wyjątkiem przerw na tankowanie. Najdłuższy postój zrobiliśmy sobie dopiero wczoraj we Francji w okolicach Montpellier, by po 3 godzinach odpoczynku ruszyć dalej w stronę Półwyspu Iberyjskiego. Będąc jeszcze na granicy polsko-niemieckiej w Słubicach, spotkaliśmy się z zaprzyjaźnioną ekipą Africa Charity Expedition, która do Afryki wyruszyła z Bydgoszczy. Niestety mieli problem z samochodem. Poprosili nas, żeby dostarczyć do Nawazibu w Mauretanii paczkę na wypadek, gdyby awaria okazała się na tyle poważna, że ich podróż zostanie przerwana. Przesyłka ma trafić do jedynej Polki mieszkającej w Nawazibu, pani Lucyny, którą my również planowaliśmy odwiedzić. Słuchajcie, za 20 km zjeżdżamy na siódemkę. Zostało nam jeszcze 2620 km do portu. A propos dróg, samochodu i podróży, poruszamy się ze średnią prędkością 76 km na godzinę. A do tego dźwięku silników naszych kaczek zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Prom do Afryki udało nam się złapać w środę po południu. Mieliśmy dwa wyjścia. Płynąć do marokańskiego Tangeru, gdzie znajduje się nowoczesne przejście graniczne, albo do hiszpańskiej enklawy do Ceuty, skąd do Maroko trzeba było pokonać jeszcze 2 kilometry przez pełną chaosu i nieokiełznaną granicę. Zdecydował rzut monetą. Padło na Ceutę. Podróż z hiszpańskiego portu w Algeciras na drugi brzeg Morza Śródziemnego zajęła nam około godziny. W miarę jak z pola naszego widzenia znikała powoli Hiszpania i Gibraltar, wybrzeże Afryki stawało się coraz większe. Dokładnie o 17.33 czasu lokalnego koła naszych Mercedesów dotknęły kontynentu afrykańskiego. Stąd udaliśmy się w stronę granicy z Marokiem. Zapadł zmrok. 2 kilometry później przecieraliśmy oczy ze zdziwienia. Jeden wielki ścisk, chaos i kolejki, dziesiątki samochodów, krzyki, klaksony, setki ludzi mrówek. Jedni siedzący bezczynnie na chodniku z torbami, pakunkami na plecach, inni w pośpiechu, biegający w tę i z powrotem. Co chwilę ktoś puka w naszą szybę, proponuje pomoc w wypełnianiu dokumentów. Każdy chce pomóc, oczywiście nie za darmo. Nad tym wszystkim próbuje zapanować kilkunastu celników. Do dyspozycji mają 4 budki. Przed ich okienkami zresztą też jedna wielka kolejka. Tak wygląda granica z Marokiem. W końcu nasza kolej. Celnik każe zjechać nam na bok. Kontrola. No problem. Z kilkunastu kartonów, jakie wieziemy w naszych kaczkach, dobrze, że zadowala się tym jednym, bo po kilku dniach jazdy porządek w naszych busach jest taki sam jak na wspomnianej granicy i wyjęcie całego załadunku byłoby znacznym problemem i opóźniło dalszą podróż. Po prawie 4 godzinach dopełniamy wszystkich formalności. Zdobywamy 4 upragnione pieczątki. We'll be right back.
Nouadhibou, 80-tysięczne miasto na północy Mauretanii, drugie pod względem wielkości w kraju. Docieramy tutaj późnym popołudniem. Najpierw pierwsze wrażenia. Odejmuję mowę? Zatkało, naprawdę zatkało. Jest zimno, przez chwilę kropi nawet deszcz. Wszędzie wszechobecna bieda. Jeśli kiedykolwiek miałem jakiekolwiek wyobrażenie o trzecim świecie, to właśnie widzę go chyba teraz, na własne oczy. Z jednej strony niby chaos, ale każdy jakby miał w tym krajobrazie swoje miejsce. Mnóstwo ludzi, zapuszczone, odrapane budynki, piasek i gruz po dwóch stronach asfaltu stanowią tutaj chodnik, na nim stragany z owocami, zaparkowane gdzie popadnie samochody, przeładowane ciężarówki, kozy, gdzieniegdzie przechadzająca się krowa. Osły ciągną dwukołowe wózki to całkiem normalny i popularny tutaj środek transportu. Wszystko to w ruchu, ale stosunkowo powolnym, jakby nikt się nie spieszył. Samochody w większości zdezelowane, stare Mercedesy, terenowe Toyoty i Peugeoty. Nie wszystkie mają szyby i nie wszystkie mają światła. Miejscowi mówią, że kilka lat temu rząd chciał zakazać kupowania starszych niż 8 lat samochodów. Po naciskach opinii społecznej jednak szybko się z tego pomysłu wycofał. Zatrzymujemy się na kempingu u człowieka o imieniu Ali. Tutaj rozmieniamy też pieniądze. 12 naszych banknotów o wartości około 600 euro zamieniamy na 250 tysięcy mauretańskich ugii. Po wymianie pieniędzy jest tyle, że nie mieszczą się nam w saszetkach. Następnego dnia upał. Spotykamy się z Polką, panią Lucyną. Dowozimy jej przesyłkę, którą jeszcze na granicy w Polsce przekazali nam uczestnicy innej wyprawy. Pani Lucyna zaprasza nas na kolację. My ruszamy do miasta, po nakrycia głowy i do senegalskiej restauracji. Tu na wielkiej misie podają nam ryż z rybą.
W Nouadhibou w Mauretanii wybieramy się na wybrzeże. Chcemy zobaczyć statki, a właściwie ich wraki. Bo macie wraki po lewej. Już porozbierane niektóre. Takich wraków zalegających przy tutejszych plażach jest sporo, choć znikają one w oczach. W większości są już pocięte i rozkradzione. Co się tylko da, biorą złomiarze. Każdy z tych statków ma swoją odmienną historię. Nas szczególnie interesuje jeden. Ten na przylądku białym. Direkcjonkiem blank. Merci beaucoup. Merci. Próbujemy? Droga na przylądek nie jest łatwa. Wiedzie przez bezdroża, pagórki i piachy. To wyzwanie dla naszego Mercedesa. Nie, dobrze, ślady, jest ślady. A dla nas frajda. Dzida. Jedziemy w 8 osób, jednym samochodem, kaczką, dziwaczką. Ta dziennikarska została w mieście. Do samego wraku trzeba dojść na pieszo, schodząc kilka minut z piaszczystej góry. Im bliżej jesteśmy, tym robi on większe wrażenie. W miarę zbliżenia się do wraku wyjaśnia się też nazwa miejsca – przylądek biały. Piasek bowiem do tej pory czerwono-brązowy, na samym dole nad wodą zmienia się w jasno-żółty, taki jak nad naszym Bałtykiem. W takich właśnie warunkach od lat samotnie stojący na brzegu Atlantyku wrak wabi turystów. Jak wrażenia? Rewelacja. Nie spodziewałbym się czegoś takiego. Ogromne. To jest droga męcząca. Długi na jakieś 120 metrów, wysoki na 15. Dziś cały pokryty rdzą, tylko przebijające się przez nią pasy koloru białego, czerwonego i niebieskiego zdradzają barwy, jakimi był pokryty. Nikt z miejscowych nie potrafi nam dokładnie wyjaśnić historii tego statku. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach się tu znalazł, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo, co się stało z towarem i załogą. Pytani przez nas zwykle opowiadają, że lata temu wiatr zepchnął ten statek na mieliznę. Załoga zdążyła jeszcze opróżnić zbiorniki balastowe. Chciała już odpływać. Prawie się udało. Wtedy nadeszła druga fala i zepchnęła statek na przylądek. Do dziś te fale obijają się o burty statku, potężny ster i śrubę, które wystają na powierzchnię. Na niewielkim dworcu, jeśli tak w ogóle można nazwać ten postawiony na pustyni budynek, pojawiamy się około godziny 15. Upał. Na naszych głowach zawiązane chusty. Mają nas chronić przed słońcem, piaskiem, kurzem i wiatrem. Wody ze sobą mamy dużo, ale i tak pojawiają się myśli, czy jej nie zabraknie. Tradycyjnie już kontroluje nas żandarmeria. To dla naszego bezpieczeństwa. Powiadomią o naszej podróży kolejny posterunek. Jako jedyna grupa białych wzbudzamy tutaj zainteresowanie i uśmiech na twarzy oficera, któremu tłumaczymy, w jaki sposób my, turyści, chcemy dotrzeć do odległej o 500 km niewielkiej miejscowości Szum. Długi na ponad 2 km pociąg podjeżdża dopiero o 16. Pierwsi pasażerowie czekają tutaj już od ponad godziny. Siedzą na piasku przed nasypem kolejowym. Ci pojadą pewnie w jednym z dwóch wagonów pasażerskich. Nas interesuje jednak druga grupa podróżnych, tych jadących w węglarkach. Za darmo. Oni czekają dalej, wzdłuż torów, przy swoim towarze, w kartonach, workach, skrzyniach z owocami czy napojami. Wszystko to wrzucone zostanie za chwilę do wagonów. Te są teraz puste, bo pociąg zmierza dopiero w stronę kopalni po rudę żelaza. Mimo wbitego w ziemię znaku z komunikatem podróżowanie w wagonie towarowym grozi śmiercią, wsiadamy. Jak tam w środku? O, ale syf. Tak? Czapla, uważaj, rzucam wodę. Uwaga! Ale przygody. No i co? No co, jest węglarka. Syf! Jest węglarka. Syf! Tego, co przeżywać będziemy przez kolejne 10 godzin, nie jest w stanie przekazać chyba żadna relacja. Mimo palącego słońca i kurzu zmieszanego z rudą żelaza, na początku jest nam jeszcze zabawnie. Nadal jednak do końca nie możemy uwierzyć w to, co robimy. Podziwiamy pustynię, siedząc w węglarce. Po 2-3 godzinach słońce zachodzi. Robi się chłodno, muzułmanie modlą się w wagonach, a my zakładamy kolejne warstwy ciuchów. Piaszczyście. Piasek w zębach, piasek w nosie, piasek w oczach. Piasek trzeba przyznać, wszędzie. Że nie jest lekko. No jeszcze 400. 405. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Słońce zaszło, zimno zaczyna się robić. Generalnie nie widać nic, poza piaskiem. Sahara jak z obrazka.
Co jakiś czas wystawiamy zza burty nasze głowy, licząc na to, że może krajobraz nieco się zmienił, ale on wcale się tu nie zmienia. Ze wschodu, zachodu, południa i północy jest taki sam. Wszędzie ciągnąca się po horyzont pustynia. Jedyną atrakcją jest tutaj drzewo, ognisko, namiot, osada, cokolwiek w środku pustyni, co choć na chwilę odrywa pasażerów od monotonnej podróży. Miejscami jednak nie widać nic. Piasek po prostu miesza się z niebem. Z nudów zaczynamy nawet grę w kalambury. No. Żołnierz! Nie. Smutek! Złość! Stary pancerni pies! Czołg! Czołg! W ruskim czołgu! Każdą godziną jest coraz zimniej. Próbujemy zasnąć. Kładziemy się na chłodnej, metalowej powierzchni wagonu. Zalega na niej jeszcze ruda żelaza. Głowy opieramy o plecaki albo bezpośrednio o burty. Tu nie ma mowy o wygodnej pozycji i normalnym śnie. Nie wiadomo co gorsze i co bardziej przeszkadza w spaniu. Kurz i pył, czy to, że zimno, że wszystko się trzęsie i drga. A może wrzynająca się w ciało konstrukcja wagonu. Poza tym ten ciągły hałas, a co jakiś czas potężny trzask, poprzedzony jeszcze specyficzną falą dźwiękową. Ma się wtedy wrażenie, jakby zbliżał się do nas lecący nisko nad samymi torami wojskowy myśliwiec i właśnie na wysokości naszego wagonu przekraczał barierę dźwięku. Leżymy. Szczęśliwi ci, którym udało się zasnąć. W tę noc księżyc świeci tak intensywnie, że nie trzeba latarek. Tulimy się każdy do siebie, żeby było choć trochę cieplej. W takich warunkach dojeżdżamy do Szum. Około drugiej w nocy budzą nas podróżnicy z sąsiedniego wagonu. Na pewno to jest Szum? Tak. Wysiadamy. Tu nie ma dworca. Wygląda na to, że tu nie ma niczego. Słuchajcie, spójrzmy na siebie w ogóle. Jest ustawka, jest dobrze. Stoimy w pobliżu torów. Jesteśmy gdzieś w środku Sahary. Zrezygnowani, brudni, zakurzeni, obolali. Chcemy spać. Wszystko nam jedno, gdzie spędzimy tę noc. Byle jak najszybciej.